Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest dr Sławomir Demski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, czy relacje polsko-ukraińskie są w tej chwili tak dobre, jak się w zasadzie powszechnie uważa, że są? Myślę, że to są bardzo intensywne relacje. Polska z, dla, z punktu widzenia Ukrainy jest kluczowym sojusznikiem, zarówno ze względu na dostarczanie takiego bezpośredniego bezpieczeństwa ludności ukraińskiej, zbiegającej przed wojną. Trzeba pamiętać, że mniej więcej od 1,5 do 2 milionów, głównie kobiet i dzieci, ukraińskich znalazło w Polsce, w Polsce schronienie. A na poziomie państwowym? Na poziomie państwowym to są bardzo intensywne relacje. Polska dąży do tego, aby nadawać kierunek, budować koalicję wspierającą Ukrainę i myślę, że władze ukraińskie mają tego pełną świadomość. Te kontakty są bardzo częste. W zasadzie Chyba najbardziej intensywne spośród wszystkich sojuszników ukraińskich. Niektórzy mają no, taki cień, może nie tyle pretensji, co rozczarowania, że prezydent Zelenski przyjeżdża do Warszawy oficjalnie dopiero teraz. Jesteśmy piątym państwem, piątą stolicą, do której przyjeżdża oficjalnie. No, trzeba pamiętać, że prezydent Zeliński w ciągu, przez cały rok w ogóle nie, nie jeździł, nie wyjeżdżał poza Do po grudnia właściwie, tak? Do grudnia. Pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych, spektakularna bardzo. Administracja prezydenta Bidena po prostu potrzebowała prezydenta Zelińskiego, aby argumentował, przekonywał kongres do przyjęcia budżetu, w tym budżetu zakładającego bardzo poważny bardzo poważne wsparcie finansowe dla czy przeznaczone na pomoc wojskową dla Ukrainy. Potem była Wielka Brytania, potem był, była Francja, to są stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, czyli państwa, które ponoszą szczególną odpowiedzialność za, za pokój w Europie i z całą pewnością są również z tego powodu w stałym kontakcie z innymi członkami Rady Bezpieczeństwa, w tym Rosją i z Chinami. A czy, czy wracając do tych relacji, czy one są na miarę możliwości każdej ze stron równoważne? Czyli każda strona robi to, co w danym momencie może. To nie, są, to nie są równoważne relacje um, ze względu na to, że po prostu Ukraina jest państwem, który broni się przed agresją i siłą rzeczy bardziej potrzebuje sojuszników niż my, Ukrainy. Jasne, ale my też potrzebujemy Ukrainy jako, prawda? To może, może jest znaczy, niewłaściwe, takiego buforu pomiędzy nami a Rosją. Znaczy, jakby polscy politycy, polskie władze podkreślają, że Ukraina broni się także w naszym imieniu, broniąc naszego interesu, broniąc naszych wartości, broniąc naszego pokoju. Gdyby Ukraina, gdyby Ukraińcy nie podjęli tej decyzji o obronie, nasze położenie znacznie by się pogorszyło, mielibyśmy granicę w zasadzie sięgającą od obwodu królewieckiego po przemyśl. Zagrożoną, niepełną, niepewną, podatną na, nie, nie, na destabilizację. Proszę zauważyć, co się dzieje na odcinku granicy, którą kontroluje Białoruś, współpracująca z Rosją, zarówno w przygotowaniach agresji, jak i, i przeprowadzaniu agresji na Ukrainę. To jest cały czas granica gorąca, w którym strona białoruska, wspierana przez stronę rosyjską, nieustannie dąży do Stworzenia zarzewia kryzysu, konfliktu. Czyli przyjaźń, wizyta może być, bo politycy bardzo lubią takich określeń używać, pod jakimś względem albo pod wieloma względami przełomowa, jeśli chodzi o nasze relacje? Ja nie lubię takich, takich określeń jak, jak przełom. No to jest, Szczególnie przed wizytą. Przed, przed wizytą, ale też no ty. Zawsze można podkreślić, że ona jest w pewnym sensie historyczna, to znaczy, no, jeżeli wczujemy Pierwsza się. Pierwsza oficjalna po wybuchu wojny w tym... właśnie, tym właśnie. Jeżeli, w... Znaczy, jeżeli wczujemy się, jeżeli wczujemy się w sytuację i, i, i położenie prezydenta Zeleńskiego, to po pierwsze jest to zawsze wizyta w, w, jak gdyby u sąsiada, który jest, po pierwsze, najbliżej wojny. Po drugie udziela największego Ukrainie wsparcia jeżeli chodzi o jeżeli sumujemy całość działań polskich tak? to znaczy to jest wsparcie militarne, to jest wsparcie polityczne, to jest, to jest wreszcie wsparcie humanitarne. Więc y, to nie jest komfortowa sytuacja, gdy się przyjeżdża, y, z jednej strony dziękować za to wsparcie, nie będąc równorzędnym partnerem, bo jest Ukraina dużo bardziej potrzebuje tej pomocy niż, niż, niż Polska. A z drugiej strony prosić, błagać, przekonywać o to, aby to wsparcie Polska kontynuowała, bo bez tego wsparcia Ukraina sobie nie Ale myślę, nie że Ukraina nie musi błagać. Natomiast są takie sprawy i o tym mówił też prezydencki minister Marcin Przydacz, które będą poruszane i w tych sprawach mogłaby nam coś, że tak powiem, Kolokwialnie dać Ukraina, mianowicie kwestie historyczne. I to nie tylko w kwestii obietnic, kiedyś tam na przyszłość. Będą też, też rozmowy o gospodarce. Nie wiem, czy to jest ten czas żeby rozmawiać już teraz konkretnie o odbudowie Ukrainy, ale to też to nie chodzi o jakiś tam, prawda, dług wdzięczności, ale właśnie o równoważność tych relacji, na ile to jest w ogóle możliwe. Myślę, że oczekiwanie po stronie polskiej, że ten wkład w pomoc dla Ukrainy będzie przez stronę ukraińską w jakiś sposób no, rekompensowany, czy, czy równoważony, przychylnością dla polskich inwestycji, dla polskich postulatów tak historycznych i gospodarczych jest zrozumiały. No, problem polega na tym, że większość tych naszych postulatów w stosunku do Ukrainy może być realizowana po zakończeniu wojny. Bo żaden biznes nie przyjedzie na Ukrainę. Nie... No, ale rozmawiać można już teraz? Ta, oczywiście i, trzeba. I takie, rozmowy się, takie rozmowy się toczą, takie rozmowy, yy, także z polskiej inicjatywy yy, były podejmowane, bo trzeba pamiętać. Że również y, 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 cały program odbudowy Ukrainy, cała debata wśród sojuszników, jak to zrobić i za pomocą jakich środków, również była przez Polską stronę inicjowana. A jak to się stało, że dobre chęci, jakim było, y, jakim był tranzyt ukraińskiego zboża, skończyły się właśnie tak, jak w przysłowiu o, o tym, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, bo, bo zakończyło się to wielkim niezadowoleniem Polski, polskich rolników, i no, też. Częściowo pretensjami do strony ukraińskiej. Czy strona ukraińska tutaj w jakiś sposób zawiniła? Co poszło nie tak? Myślę, nie tak, że, to, że myślę, że yy, 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 zawiniło takie podejście, że wszystkim nam zależy na udzielaniu pomocy Ukrainie w taki sam sposób. Yy, otóż okazało się, że yy, 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 Część przynajmniej polskich biznesmenów, tak, bo to skupują ukraińskie zboże polscy biznesmeni, przedsiębiorcy, rolnicy którzy po prostu widzą w tym możliwość zarobienia pieniędzy, tak? Widzą business opportunity. I teraz, oczywiście co zawiniło? Z jednej strony pewnie takie podejście, że y, wszyscy udzielamy pomocy Ukrainie, tak? Że ten y, y, transport ukraińskiego zboża, przecież on nie to zboże nie jest przeznaczone na rynek europejski. No to, to mia miała być to, pomoc w Afryce. To, to, to jest zboże, które miało u, y, ograniczyć możliwość Rozszerzania rosyjskiej propagandy w Afryce, że właśnie z powodu wojny no Afryka głoduje, że właśnie z powodu wojny pogarsza się sytuacja żywnościowa w Afryce. Więc Ukraina, mimo że wojnę prowadzi, tak. Domagała się od partnerów umożliwienia tego transportu. I ten transport został umożliwiony, tak? zostały otwarte granice. Niestety zabrakło takiej kontroli nad wypływem tego zboża. Być Można może, jakoś z tego wyjść teraz? Myślę że, myślę, że tak. Myślę, że trzeba wprowadzić system po prostu opierający się o, o taki system kaucyjny. Tak? Przedsiębiorca, który, bo to nie państwa prowadzą ten transport zboża, tylko prywatne podmioty. Więc te prywatne podmioty będą musiały moim zdaniem wpłacać kaucję przy wjeździe transportu zboża do Polski mm -hmm. i odbierać tą kaucję przy wyjeździe do tego zboża z Polski. No, wprowadzenie takiego systemu jest nieodzowne. To podniesie koszty całych operacji, ale skoro są nadużycia, bo mamy do czynienia z jakimiś, można powiedzieć, bardzo przedsiębiorczymi podmiotami. Po obu stronach. Tak, ale to, to jest jak w każdym handlu. Nie? Musi być ten, który sprzedaje, ten, który kupuje. Po stronie ukraińskiej, to oni generalnie rzecz biorąc, wysyłają własne zboże i nie obchodzi, gdzie to trafi. Natomiast po stronie polskiej, tak, powinna być w związku z tym zaostrzona kontrola, bo wiele. Polskich biznesmenów, polskich przedsiębiorców, no, dostrzegło w tym szansę na pomnożenie własnych dochodów. Panie dyrektorze, tydzień temu prezydent Załański zapowiadał po rozmowie telefonicznej z prezydentem Andrzejem Dudą właśnie jakieś wspólne przedsięwzięcia dyplomatyczne, myślę, że związane właśnie z wizytą w Warszawie, czego można się spodziewać? Myślę, że można się spodziewać po pierwsze no, wyrazów wdzięczności prezydenta Zelańskiego za rolę, którą Polska odgrywa w koalicji na rzecz wspierania Ukrainy. To jest... Jasne, ale te przedsięwzięcia dyplomatyczne, tak się zastanawiam co no, no, to może być? No, to z jednej strony, znaczy jak gdyby hmm. tych, tych przedsięwzięć jest bardzo dużo. Począwszy od tym, Zaczynając od tego, że jednak wyzwaniem jest kontynuowanie wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Bez tego wsparcia wojskowego Ukraina po prostu nie będzie się w stanie bronić. Z drugiej strony, jeżeli myślimy o, o tym, jakie konsekwencje, jakie wnioski z tej wojny, z tej rosyjskiej agresji należy wyciągnąć, to jednym z ważnych elementów jest odpowiedzialność zbrodniarzy za popełnione zbrodnie. I teraz Stworzenie odpowiedniego systemu, w którym zbrodniarze będą ścigani, a następnie skutecznie sądzeni, jest też wyzwaniem dla społeczeństwa. Czyli to powinien być według pana trybunał taki specjalnie przeznaczony do oceny i tych właśnie zbrodni. Ten system się w tej chwili właśnie kształtuje, więc działania dyplomatyczne polegają między innymi na tym, aby Bo już wspólnie... mamy, mamy tutaj yy, ten nakaz aresztowania, Międzynarodowego prawda? Międzynarodowego Trybunału Karnego mamy nakaz yy, aresztowania, ale w dalszym ciągu, ze względu na, yy, na problemy z jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału yy, Karnego, no, Rosja nie podpisała statutu rzymskiego, więc yy, będzie się bronić yy, w ten sposób, że nie podlega yy, tego, temu yy, Trybunałowi. To nie tylko ona. Nie mhm. tylko ona. Więc jak gdyby to jest system, można powiedzieć instytucja następująca, czyli kształtujący się na naszych oczach. W jaki sposób zostanie ukształtowany wynik? Raczej to jest będzie to rezultat działań politycznych i dyplomatycznych właśnie, bo chcemy ze stroną ukraińską uzgodnić. Skoordynować przedsięwzięcia dyplomatyczne na forum ONZ, na forum Unii Europejskiej, na forum NATO. Zbliża się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ukraina słusznie, moim zdaniem, podnosi argument, że nie da się bezpieczeństwa Europy zapewnić bez zaangażowania w sojuszu i ostatecznie rzecz biorąc, bez członkostwa Ukrainy w sojuszu. Nie ma na to zgody sojuszników. Więc ponieważ powinno być. Moim zdaniem bardzo trudno ją uzyskać w sytuacji, gdy toczy, toczy się wojna i wejście czy objęcie, wejście z Ukrainy do sojuszu oznaczałoby de facto przystąpienie NATO do wojny. Na to zgody nie będzie. Natomiast niewątpliwie wolny świat, sojusznicy są zainteresowani, aby Ukraina tą wojnę wygrała. Trzeba znaleźć jakieś pośrednie rozwiązanie. To na jest pytanie o Finlandię i Szwecję. Dzisiaj Finlandia stanie się formalnie członkiem NATO. Jest zgoda tych największych, że tak powiem, maruderów, czyli Turcji i Węgier. Czy będzie też taka zgoda w stosunku do Szwecji? Szwecja już uczestniczy yy, yy, w procedurach yy, sojuszu bez prawa głosu. Jest państwem zaproszonym do sojuszu. Um, moim zdaniem, jest kwestią czasu, kiedy również Szwecja zostanie pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jeszcze jedno zdanie. Czy to jest tylko kwestia symboliczna, czy też materialna, jeśli chodzi o to rozszerzenie sojuszu? Jakie to ma znaczenie? To ma znaczenie przede wszystkim strategiczne. To jest umożliwia także Polsce i innym sojusznikom planowanie skuteczniejszej obrony przeciwko potencjalnej rosyjskiej agresji, skuteczniejszego odstraszania. W końcu wyobraźmy sobie. To też jest potencjał, nie tylko to jest, kwestia położenia i symboli. Finlandia jest jednym z najsilniejszych militarnie państw europejskich. Niewątpliwie jest to wzmocnienie naszego bezpieczeństwa także. Dziękuję bardzo, dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za uwagę.